Jest piątek, 26 maja. Wyobraź sobie, że spotykasz się z Jezusem i Piotrem na brzegu jeziora. Jest poranek, a wy właśnie spożyliście śniadanie. Posłuchaj dialogu dwóch przyjaciół. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. To trudny moment relacji Piotra i Jezusa. Piotr nosi w sobie jeszcze dźwięk słów, gdy zapierał się swojego mistrza. Pamięta widok twarzy, który przyprawił go o płacz. Jeżeli mają pozostawać w relacji, to konieczna jest szczerość i otwartość. Spróbuj to odnieść do Twojego stosunku do Jezusa.
jak dotychczas wyglądała wasza relacja. Więcej było w niej ucieczki, dystansu, czy może momentów bliskości i otwartości? Można by oczekiwać, że spotkanie Piotra i Jezusa to ostatni akord pożegnania. Czy da się kontynuować przyjaźń w obliczu zdrady? Tymczasem Jezus nie wypomina upadku, ale pyta o miłość. Jego miłość, nawet mimo zdrady, nie uległa osłabieniu. Jezus pyta, czy Piotr jest w stanie unieść ciężar miłości, której grzech nie nadszarpuje, ale wzmacnia. Spróbuj sobie wyobrazić, że i tobie Jezus zadaje pytanie o miłość. Jaka będzie twoja odpowiedź? Miłość Piotra i Jezusa ma swój konkretny wyraz. Nie jest to jedynie emocja czy poryw serca. Jezus zaprasza Piotra na wędrówkę. Po drodze może być męczeństwo, ale jej celem jest towarzyszenie przyjacielowi w głoszeniu Ewangelii całemu światu. Jezus pyta cię dziś, czy chcesz pójść razem z Nim? Co czujesz, gdy myślisz o tym zaproszeniu? Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.
rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tej modlitwie. Co było w niej dla ciebie najważniejsze? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.